Pod naszym odcinkiem z Jerzym Dudkiem było sporo komentarzy, dlaczego tak krótko, a że nie zapytaliśmy jeszcze o wiele kwestii, więc stwierdziliśmy, że Jurka zaprosimy jeszcze raz do siebie. Stęskimy się za nami, witamy Cię w ogóle serdecznie. Bardzo, bardzo. W ogóle mam odczucie, że to jest kręcone longiem. My też. Ale żeby Ci się tak, wiesz, nie działo, że tak powiem, schematycznie, to zmieniliśmy troszkę scenerię, bo... Ja też bluzę nałożyłem. Nie jesteśmy w futraku, tylko w domu futraka. To jest no w ogóle taka, wiesz. Pokazujemy Ci wszystko, co mamy. I auto, no. I naszą siedzibę. Chyba widzieliście ostatnio, jak jakby... Dosyć było chłodno. Było chłodno, tak. To sobie wyobrażam, jak dzisiaj będzie znowu w tym futraku, przy tym powiedzmy, no nie śniegu, ale temperaturze. No, temperatura nie jest już zachęcająca. Oscyluje wokół zera, to mówię, chyba się ciepło ubiorę, niepotrzebnie. Nas doszły słuchy, bo z racji tego, że ten materiał jest zrobiony we współpracy z Niwe Amen, że grasz w różnych drużynach, ale też w drużynie Niwe grasz. Tak. Nam powiesz, co się... tutaj święci, bo podobno są nagrody do zgarnięcia. O, jak są nagrody do zgarnięcia, to zawsze pierwszy. Tak, jestem pierwszy, ale też jakby zawsze staram się być w drużynie, która też coś od siebie da. I akurat należąc do drużyny Niwe Amen, czy zbierając tą drużynę Niwe Amen, coś za tym idzie po prostu, bo mnóstwo nagród dzięki przynależności do tej drużyny. Do 31 grudnia trwa promocja, trzeba kupić jeden z produktów Niwe Amen, zachować paragon, zarejestrować się na stronie i trochę rzeczy do zgarnięcia. Bardzo łatwo, bardzo łatwo. I tych nagród jest naprawdę sporo, więc podejrzewam, że mnóstwo ludzi, jeżeli się zarejestruje, jest w stanie coś dostać. Wszyscy się pytają o konsolę, kurde, nie? Ja mówię, nie może być jedna konsola. Zróbcie 12 konsoli. Dlaczego 12? Bo jest 11 zawodników i ten 12 zawodnik ekstra, który zawsze robi różnicę. Stąd też 12 konsoli macie do wybrania, także sprawa jest łatwa. Trzeba się tylko kupić zawodny produkt, zachować kupon, zarejestrować się na nivea.pl i walczyć, bo jednak jak masz silną drużynę, no to jesteś w stanie więcej osiągnąć. My, słuchaj, gramy też drużynowo jako food truck, bo z racji tego, że było wiele pytań, dlaczego a tak krótko z zapiszecie się do mojej drużyny? Oczywiście. Nawet powiem Ci więcej, już się zapisaliśmy. Czekając tu na Ciebie, testowaliśmy niektóre produkty. Tak? To pokaż dowód zakupu. Dowód zakupu? Już się zarejestrowałem. Ale chyba macie, bo widać, że ja nie podejrzewam, to są gifty. To na pewno nie są gifty. Musieliście zainwestować w ten program. Lecieliśmy tutaj do sklepu, mamy niedaleko. To jest legitnie. Ja tak samo jak pytanie od naszych widzów, bo z racji tego, że no było kilka wątków, które zdaniem naszych widzów nie zostały poruszone w tym naszym odcinku, no to daliśmy przestrzeń właśnie widzom food trucka, żeby te wątki poruszyć. Duża oglądalność była ostatnio? Dużo. Tak? Fajna? Bardzo dużo, tak. Bardzo dużo odzewu? Bardzo dużo. Nie mówili, że za dużo zadgar? Nie, no, że za mało. Wiesz co, mówili na przykład, że... Montażysta miał dużo roboty. Czy masz jakieś, czy masz jakieś ulubione słowo oprócz kurde? Kurde. Ponieważ tam padło wiele razy to słowo i nie, tak, wiele komentarzy było. Kurde to jest ten substytut na te twardsze słowo, które kiedyś powiedziałem zupełnie w euforii. Mój mecz tak naprawdę na stadionie Francji Saint-Denis z Francją. Aha. I Zidane, który... No, walczyliśmy z mistrzami świata i Europy, pojechaliśmy na pożarcie, trzymaliśmy remis naprawdę bardzo długo, bardzo ambitnie graliśmy 0-0. Na korzyść było to, że to boisko było fatalne. Ale tam po prostu były nazwiska niesamowite. No i Zizu miał rzut wolny z 25 metrów, strzelił w mur, rykoszet poszedł, wróciła to do niego ta piłka i on z półwoleja trafił pomiędzy naszych zawodników w murze. Piłka trafiła w przeciwną stronę po słupek i wtedy ja powiedziałem te sławne słowo kurde, ale wszyscy mówią, w tym wypadku to wybaczamy, że użył tego słowa. I to jest, patrzyłem na to parę razy i faktycznie jak ktoś umie czytać z ruchu warg, a nawet nie musi, to tam to wybrzmiało dosyć mocno, także ten substytut. Nawet ludzie przywoływali właśnie te historie z tego, tak, meczu. Naprawdę? Tak, tak, tak. Czyli chcesz nam powiedzieć, że twoim ulubionym słowem oprócz kurde jest to, no, mama by mi nie pozwoliła, żeby to było moje ulubione słowo, ale kurde jest takim substytutem kulturalnym. To jak o mamie i o pochodzeniu i o Knurowie, to też jest pytanie, które nawiązuje do tego, czy umiesz czego dość po śląsku, synek? No, umie w doma godo się po śląsku. Moja mama godo po śląsku, no wszyscy godają, bo są z Ochojca, z Podrybnika. Okay. I kiedyś jak jeździłem na wakacje, to wręcz nie było to, można powiedzieć, mile widziane, jak przyjeżdżałem z osiedla, z Familoków i mówiłem po polsku na wsi, więc notabene musiałem się tego uczyć i jak ja jeżdżę tam jeszcze w gości, to staram się mówić po śląsku,
No wychodzi to jak wychodzi, ale potrafię zmienić tą barwę głosu i trochę gadać. Akcentu dołożyć, prawda? Trochę nawet akcentu. Jak się już tych słów wszystkich nie pamięta, to można tam... Ale jak wyjeżdżałeś z domu, to miałeś z kolei problem, żeby się wyzbyć tego? Czy w ogóle nie chciałeś się tego? Ja miałem problem taki, że ja często wyjeżdżałem na wieś, bo jakby moja mama jest ze Śląska, my jesteśmy wszyscy ze Śląska. Mieszkaliśmy na osiedlu górniczym, gdzie mówiliśmy jakby w szkole. Natomiast ja często wyjeżdżałem do babci na weekendy albo na wakacje. Jak przyjeżdżałem po weekendzie do domu, to szczęśliwie moja wychowawczyni od polskiego była wychowawczynią mojego taty. Mhm. Okay. I do mnie mówi Andrzejku, bo mój tata był Andrzej. I zawsze mówi, słuchaj Andrzejku, znacie Jerzy, kiedy może tata przyjść na rozmowę? No i tata przyszedł, mówi, Andrzejku, jest taka sprawa, że nie wiem, gdzie on jeździ po prostu, ale pisze jak słyszy, a słyszy i mówi, jak słyszy po polsku, a pisze po śląsku. Nie? Także było to skomplikowane. Od razu transkrypcja była. Tak, od razu to było skomplikowane, ale no tak, wiesz, ciekawie było, jak zawsze do babci dzwoniłem, bo czy jak byłem na Mistrzostwach Świata w Korei, czy na wszystkich meczach, to zawsze do babci dzwoniłem. Bo czułem taką więź i taką moc, że mogę do niej zadzwonić, zapytać się, bo kiedyś pojechałem, jak już jakby byłem tym sławniejszym piłkarzem, już wyjechałem do Liverpoolu, to ona zawsze mówiła, dobra, ty se teraz siedni na taryczka, czyli na te krzesełko i się dziwej tam na ta wieżyczka kościelna. Ja sam zawsze zdrowaśki za ciebie, patrzę na ta wieżyczka i te zdrowaśki za ciebie tużyką. Czyli modlę się za ciebie i kurde, pamiętam to jak dziś, jak ona to pokazała i faktycznie jest coś takiego, że czujesz to wsparcie, tę moc, nie? A ktoś w szatni reprezentacji godał po śląsku? Czy u nas ktoś był? Kiery synek był ze Śląska. Chyba nie właśnie. Nie, wszyscy nie mówili, raczej staraj się, jakby no staraj się, no mówiliśmy. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, ale na przykład u mnie w podstawówce właśnie w Ojcu pod Rybnikiem moje kuzynostwo bardzo go dało po śląsku. I to było w szkole niemile widziane. Wręcz to było po prostu, wiesz, walczyło się z tym. Tak, no, zwłaszcza za czasów komuny. Tak? No i jesteśmy już teraz w takich czasach, że jest to absolutnie dozwolone, jest to szanowane. Jest renesans absolutnej jest po prostu, śląskości. Wiesz, absolutnie wiesz. Dzieci, które mieszkają na wsi, mogą mówić tak, jak mówią u siebie. Oczywiście trzeba zachować ten język polski i tak dalej. Słuchaj, Szczepan Twardek, wybitny polski pisarz, udziela wywiadów w języku mocno też walczy o to, aby język śląski został uznany jako oficjalny język tak tutaj mniejszości, prawda, w naszym kraju. Zresztą profesor Miodek też jest Ślązakiem. Niestety kibicem Ruchu Chorzów. Każdy ma jakieś wady. Tak, ale też pięknie mówi polszczyzną i po śląsku też potrafi. Tak, także to jest coś takiego, co jest bardzo fajnym folklorem i do tego zachęcamy, żeby mówić. Jest tu kilka dziwnych pytań. Nie wiem, czy to są jacyś insiderzy, ale jedna osoba prosi o historię z pościgiem policyjnym i czarną Wektrą. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie mam pojęcia, o co chodzi, szczerze powiedziawszy. Ja wiem, ale to... To nie była Wektra pewnie, ale miałem ją zamieścić chyba w książce. Ja nie wiem, czy ja ją zamieściłem, chyba na życzenie po prostu mojego copywritera. Chyba powiedział, że lepiej bym tego nie mówił. Ja po prostu robiłem mecz piłkarski zawsze, jak w wakacje przyjeżdżałem do Polski. I ten mecz piłkarski miał być z okazji już teraz, nie wiem, czy 30-lecia mojego, czy 70-lecia klubu. No i kilku moich byłych reprezentantów zawsze przyjeżdżało na te mecze, a to się wiązało jeszcze z wycieczką na kopalnię. Okay. Że my graliśmy mecz o 17, ale ja zawsze chłopakom mówiłem, słuchajcie, przyjeżdżacie na ten Śląsk, ja mam znajomości z dyrektorem kopalni, zróbmy wycieczkę na kopalnię, nie? Bo pamiętam, kiedyś moja mama zrobiła taką wycieczkę, robili to na Dzień Górnika i to na moją mamę bardzo wywarło duże wrażenie. Jak ona przyjechała z tej wycieczki, to całowała ręce mojego taty. Że kurde, że jakby dotarło do niej, co to jest praca, ten trud, tak, co to jest praca, jak niebezpiecznie tam jest, jak jest, wiesz, niekomfortowo. Ja zawsze mówiłem chłopakom, mówię, kurde, przed każdymi mistrzostwami świata albo dużym turniejem powinno się taką wycieczkę zorganizować, żeby pobudzić tą wyobraźnię, trochę tą świadomość, żeby trochę zejść na ziemię i zobaczyć, jak ludzie po prostu ciężko pracują, żeby coś dla tych ludzi ewentualnie wygrać. I w tamtym czasie zorganizowałem tą wycieczkę. Znacie wycieczkę też na dół i ten mecz piłkarski, no ale wiesz, trochę się spóźniłem, jechałem z Rybnika wtedy do Knurowa. To nie wiem, czy szybko, czy nie, ale się śpieszyłem, bo musiałem zdążyć na ten zjazd. To, wiesz, w kopalni, jak tam mówią, nie ta będą winda, czekać na Jerzego Dudkę, tak? Nie czeka w ogóle na nikogo. Nawet na dyrektora kopalni nie czeka.
może na prezydenta, ale chyba też nie jest. Jest zjazd, to jest zjazd. Jechałem po prostu i widziałem, jechałem na podwójne ciągłe, mijałem jakiegoś tira, z górki jechałem i widziałem, gdzie policja stoi, widziałem, w tym miejscu stoi od 40 lat policja, zawsze tam stała. I widziałem, jak już mi, tak trochę się zasłoniłem tym tirem i ja mówię, kurde, jak gość, jakby, jak mnie widział, jak wsiądzie do samochodu, to będzie po prostu za mną jechał, nie? I ja już dojeżdżałem do światła, miałem zielone światło, ja tak patrzę, mówię, nie, no nie wierzę. I ten policjant mija te tiry na podwójne ciągłe, na sygnale, ja mówię, kurde, chyba mnie nie widział, to przyspieszę. Jechałem na tyle szybko, żeby starać się mu po prostu gdzieś tam zniknąć. Inspirowany historią jeszcze innego trenera i było takie wzniesienie i później górka w dół. I ja mówię, jak za tą górką w lusterku nie będę go widział, to skrętka w las, nie? Mm-hmm. I faktycznie go nie widziałem, skrętka w las, a wtedy pożyczyłem taki sportowy samochód, w ten las tam jadę w lewo, w prawo, szybko uciekam. A to, jakby to są moje tereny, ja mniej więcej wiem, o co chodzi. Ja, kurde, myślałem, że zgubiłem, ja patrzę, ale ja nawet nie zdążyłem słowa powiedzieć, a ta policja już na sygnałach już była za mną. I mówię, jak oni mnie, kurde, widzieli, że tu dojechałem. Szybko dzwonię do chłopaków, żeby na mnie nie czekali, mnie policja złapała, nie? Ja mówię, słuchajcie, wszystko tam pod kopaniem zagarnięte, będzie gość, który was odbierze. Ja muszę kończyć, muszę uciekać. Ja na mnie, nie czekajcie, ja patrzę, a tu policjant po prostu skrada się z pistoletem pod mój samochód. Tyk, 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 tyk. Ja mu otwieram drzwi, ja mówię, momencik. I tak trzymam te ręce na kierunku, żeby mnie po prostu widział. Otwieram, on z tym pistoletem tu się do mnie skrada, bo myślę, jakiś po prostu zawodowy złodziej, który kradnie ekskluzywne samochody. I ja tak mówię, słuchajcie, także jak coś, to nie czekajcie, bo już muszę z policją tak patrzeć. I on tak patrzy na mnie, tak patrzy, mówi tak, no teraz muszę powiedzieć te słowa i mówi, k***a, wszystkim by się tu spodziewa, nawet papieża, ale nie ciebie. Więc ja mówię, ja wiem, słuchajcie, kurde, a on mówi, co ty tu robisz, nie? A ja mówię, słuchaj, bo myślałem, że mnie nie będziecie widzieć. Ja tutaj chciałem do Książenic z tym lasem przelecieć szybko, a on mówi, gdzie, kurde? Ja mówię, słuchajcie, ja mam prośbę, przyjadę, muszę zrobić swoją, bo tam gości mam z zagranicy. Mówię, czy mnie puścicie, a ja wieczorem albo jutro przyjadę na komisariat do Rybnika i się po prostu ze wszystkiego wytłumaczę, możecie wtedy mnie zamknąć, zastrzelić, cokolwiek. I on mówi, kurde, dobra, słuchaj, no, to tak zrobimy. Jutro o 9:00 na komisariacie. Ja, bo, wiesz, no, nie znali, ja mieszkałem niedaleko komisariatu w Rybniku. No i on mówi, ale to już wiesz, jak jechać. A ja mówię, tak, tu prosto przez ten las jadę. I tak podjeżdżam i czuję, że już po prostu ten samochód się nie mieści na tych, wiesz, na tych wyrtepach. Ja otwieram drzwi, wiesz co, jednak się cofnę z powrotem na tą drogę, nie? A on mówi, dobra, i to oni mnie puścili przez ten las, i wróciłem się. I dojeżdżam do tej kopalni, dojeżdżam do tych chłopaków, ja mówię, kurde, zdążyłem, a oni tak patrzą, mówi, a gdzie ty byłeś, kurde? Ja mówię, nie, nic, długa historia, później będziemy opowiadać. Nie, ale gdzie ty, kurde, byłeś? A ja mówię, a czemu? A on mówi, ty widziałeś swój samochód? Bo ja miałem nikomu o tym nie mówić, miała być tajemnica. Ja otwieram, patrzę, a ten samochód jak Paryż-Dakar po prostu, wiesz, uwalony i... No i historia pięknie się potoczyła, piękną przeżyliśmy sytuację, przeżycie w kopalni, ten mecz. Następny dzień meldowałem się na komisariacie, to już wszyscy wiedzieli, że po prostu jakąś gafę zrobiłem, wiesz, dostałem jakąś tam karę społeczną, coś tam, wiesz, ogólnie przyjąłem tą karę na klatę i tak to czasami bywa, a propos kontaktów z policją. Pojawia się też pytanie, dlaczego zgodziłeś się zagrać pożegnalny mecz 2 lata po zakończeniu kariery? No to jest ciekawe, bo nigdy tej kariery nie zakończyłem. Kiedyś grałem ze Zbyszkiem w golfa na meczu Polska-Rumunia, graliśmy w Maladze. Odwiedziliśmy wtedy reprezentację Hiszpanii, Federację Hiszpańską, zobaczyć jak to wygląda. To było zawsze takie marzenie prezesa, żeby zrobić taki ośrodek gdzieś, bo oni mają fantastyczny ośrodek dla Zrozas. Przy okazji tego meczu towarzyskiego z Rumunią, później chyba w Dublinie z Irlandią graliśmy. Tak, dokładnie. A ja tam z nimi siedziałem na tym zgrupowaniu, pojechałem jako... Były zawodnik hiszpańskiego Realu Madryt, Del Bosque, wszyscy tam siedzieli, wtedy ta hierarchia trenerów, ten monitoring zawodników, po 6 zawodników na każdej pozycji, to dla nas było takie, ale po co wam po 6 zawodników na każdą pozycję? No, taki był wtedy monitoring, nie? Nad nimi szefował Del Bosque, tych wszystkich asystentów, analityków, każdy tylko patrzył, co się dzieje. I Zbyszek wtedy mówi, kurde, wiesz co, a może byś, kurde, zagrał ten mecz pożegnalny, nie? Jak nie powiedziałeś, kiedy, kurde, masz koniec kariery, to może ja ci skończę tą karierę, nie? No ja mówię, kurde, no okej, w sumie. No a że mecz był na Krakowi. Ale jakaś partyjka w golfa o to nie poszła, bo i taka legenda miejska chodziła. Że zagraliście w golfa. O ten mecz. Tak. No może coś takiego było, że mówi, jak cię ogram, to wtedy zagrasz ten mecz, a jak nie, to sam byś decydował. To mogło też tak być.
Natomiast ja i tak mieszkałem w Krakowie wtedy, Waldek był trenerem, ja wiesz, też nie chciałem przeszkadzać. Też tak trochę bardzo neutralnie mówię, słuchajcie, wy macie bardzo ważny mecz do zagrania później. Nie może być tak, że ktoś tu się rozprasza moją osobą, nie? I miło, bardzo miło, zagrałem ten mecz, jestem najstarszym reprezentantem Polski w historii, to było niesamowite. Ale też miałem taki dyskomfort, kurde, też był taki stres, że wiesz, no... Czy podołasz jeszcze, mimo że to był Liechtenstein, tak? Ale... Tak, no właśnie, no wiesz, głównie chodzi o to, ty masz pozycję bramkarza, nie jesteś napastnikiem, kurde, czy strzelisz, nic się nie dzieje, w wyniku nie będzie, ale... Z Niemcami żaden wstyd, nie ma problemu, prawda, z Liechtensteinem, tralala, to wiesz, ale wszyscy wywiązali się profesjonalnie, można powiedzieć, nawet zawodnicy Liechtensteinu. I fajne pożegnanie, także absolutnie jestem za tym, jeżeli taka jest możliwość, żeby zawodnicy czerpali z tego przyjemność. Nie wszystkich stać na to, żeby podjąć decyzję w czasie kariery. To jest mój ostatni mecz dla reprezentacji, skupiam się na grze w kadrze, prawda? Bo też tacy byli, fajnie wiedzieli, że akurat to będzie ich ostatni mecz. Ja nie wiedziałem dokładnie, kiedy będzie mój ostatni mecz. I, no i fajnie, to dosyć fajne przeżycie. Wiesz, Łukasz Fabiański, będąc w rytmie meczowym, też się stresował tak. Jednak spotkaniem z San Marino, bo mówił, że jednak to jest wyjątkowa otoczka, wiedział, że to jest jego ostatni mecz tak. I też się tym lekko przejmował, żeby przypadkiem tylko... Czegoś nie ten, no to nie chcesz puścić. Być z tego zapamiętany. Oczywiście, no nie? A jakim golfistą jest Zbyszek Boniek? Możemy mówić po imieniu, bo przyszliśmy na ten prezesem. Jesteśmy na prezesie. Dobrym. Dobrym jest. Ogólnie, wiesz, golf daje ci te możliwości, że mamy te poziomy gry, czyli te handicapy, że z każdym zawodnikiem... Możesz stanąć w szranki, prawda? Tak. Tak, to jest fajne. Dasz mu kilka uderzeń i to jest fair i jest ta rywalizacja na równym poziomie, więc to jest bardzo fajne w tym sporcie. Także bardzo dobrym golfistą jest. Powiem tak, piłka leci do przodu, czasami bardzo daleko, a najważniejsze jest, już tam masz blisko tego dołka, trzymasz to oko i wyczucie w tych dłoniach, bo tam się zarabia największą kasę, można powiedzieć, tak? Bo możesz trafić piłkę do dołka za jednym razem, a możesz za trzema, więc tracisz niepotrzebne uderzenia. Natomiast dobrym jest on i z Platinim kiedyś tu w Rajszewie graliśmy przy okazji Mistrzostw Europy. Także no, bardzo dużo piłkarzy gra w golfa. U nas nie ma tych tradycji. Wiesz, co jest ciekawe, po naszym nagraniu, kilka dni po tym nagraniu spotkałem ludzi, którzy grali z tobą w golfa i powiedzieli mi, że masz jedną niebywałą cechę, nieprawdopodobnie silną psychikę. I zastanawiałem się, co się pod tym kryje. Czy ty ludzi tym niszczysz po prostu na polu golfowym? Słuchaj, baby, ja jestem człowiekiem z miasta. Ale ja to robię nieświadomie. Ludzie mi... coś takiego jest. Masz rację. Nie, oni mówią, nie, no mental taki, że to jest no. Nie do przejścia. A też to jest dla mnie nowy sport. To też jest dla mnie nowy sport. Wszyscy mówią, a ty sobie tam ogarniasz ten sport. Ja ten sport rozkminiam codziennie praktycznie. Nowo czegoś człowiek uczy. Ja się uczę w tym sporcie codziennie czegoś nowego. Kropka. Ale jakiś gierek stosujesz? Właśnie o to chodzi, że ja po prostu nie robię tego w ogóle tendencyjnie. Ludzie czasami myślą, że ja to robię tendencyjnie, że zapytam się, fajna bluza. I goście już, w golfie jest tak, że goście już rozkminiają, powiedział mi, fajna bluza, pewnie mnie już chce rozegrać. A ja tylko powiedziałem komplement do gościa. Fajna bluza, skąd dojeżdżasz? Mówię, a te buciki też fajne, mówię, nie? Kurde, gdzie kupiłeś? I gość mówi, nie, już się zaczyna. Już się, wszyscy interpretują to inaczej. Okay, ja po prostu, wiesz, ja lubię gadać o wszystkim. No, nie zawsze o golfie lubię gadać w czasie rundy golfa. Ale żeby rozluźnić, bo wiem, że ludzie to przeżywają, żeby rozluźnić tą atmosferę, czasami zagadam do kogoś, niektórzy już widzą i mówią, słuchaj, ale ja na golfie nie mówię. Ja mówię, okej. I to jest fair, nie ma problemu. I widzę, że gość po prostu się, po prostu, wiesz, ale fokus, ale się męczy po prostu, że nie może, wiesz, wydobyć z tego słowa, bo jak powie to słowo, to jeszcze go to bardziej sparaliżuje. Nie? A to jest w ogóle, no odwrót, musisz się bawić, ty musisz szukać tej radości, a czasami goście no, tak się nauczyli, bo zawodowcy też nie rozmawiają. Rozmawiają zawodowcy z sobą, parę razy grałem w partykach z zawodowcami mocnymi, ale nikt nie mówi o golfie stricte, że o, fajny masz ten zamach golfowy, albo no nie jest ta twoja technika golfowa jest. Tego nie mówią, wiesz, czasami nawet się nie chwalą, że dobry strzał, nie? Bo dobry strzał może być szyderczy i powiedzieć, a, to ciekawe, czy dobry strzał. Ja wiem, gdzie dobry strzał leci, nie? Albo coś. Proszę nas, żebyśmy zapytali o bójkę Gravesena z Robinią. Ale mnie wtedy nie było. Wiem, słyszałem, po prostu rozpierducha była straszna, ale mnie wtedy nie było. W ogóle Gravesen to był taki zawodnik, który tam no, mocno rozrabiał swoją osobowością, ale nie tylko tam, w Evertonie też. Tomek Radzyński opowiada, że mega gość, bardzo charakterny i tam po prostu, wiesz,
wyglądał na dziwnego od początku, jeszcze teraz jeszcze jest dziwniejszy, że tam w kasynie, tu jakiś, on grał w ogóle w pokera, wygrał kupę szmalu i w ogóle jeszcze bardziej, mówi, to do niego właśnie pasuje. Ale tylko transfer w ogóle był zaskakujący do Realu Madryt. Transfer był zaskakujący, bo to nie był zawodnik, który po prostu swoją techniką, nie wiem... On miał bardziej podostrzyć, powiedzmy. Przewyższał, no nie wiem. Pewnie chodziło o to, żeby ktoś sobie wymyślił Gravesena, żeby właśnie mieć charakterystycznego zawodnika. I o dziwo on dużo grał, kurde. Mimo tego, wiesz, braku talentu do piłki nożnej, że jednak ten styl, charakter, to sobie rodził bardzo, bardzo dobrze, ale to mnie nie było. Ja już, jak ja przyszedłem, notabene film, nie wiem, czy to mówiłem ostatnio, ale bo Gravesen odchodził, ale Beckham też odchodził. Ja przychodząc, jakby wiesz, przychodziłem, samochody były zamawiane dla każdego piłkarza. Ja jakbym zamówił swój samochód, to mój samochód podejrzewam za pół roku by przyjechał. No i ten woda, jeden z tych działaczy klubu mówi, ale mamy tu samochód od Beckhama, to jak chcesz, to możesz nim jeździć. Facet miał ten samochód rok czasu, przejechał nim 2000 km. Audi A8 wypas po prostu niesamowity. Ja tym samochodem jeździłem, mi się tak spodobało, że jeździłem nim 2 lata. Też natchniony tym, że ten samochód był Davida, nie? No i też prośba o to, żeby coś więcej o Cristiano Ronaldo, bo faktycznie było niewiele. Czy można ugryźć, żeby powiedział, jak widzi karierę Cristiano po Realu, czy Juve, United, Arabia, ewentualnie jakby, czy jakieś historie związane z Cristiano, bo to jest zawsze taki temat. Jak on się odnajdywał wtedy w tej szatni Realu Madryt? Czy był taką postacią wiodącą, w którą wszyscy byli wpatrzeni? No to poczekaj, kurde, jakiś rykoszetem dostałem jakimś TikTokiem u siebie. Jakiś chłopak szedł w lesie i tam opowiadał, że słuchajcie, bo Dudek powiedział, że Cristiano nie był mile widziany. Coś takiego było, nie? Że szatnia Realu mówiła, że po co nam taki piłkarz. Było coś takiego, tak, prawda? Tak, bo ty w tym odcinku z nami mówiłeś, tak, że się zastanawialiście, czy on w ogóle pasuje. Tak, to tak, pasuje. To wyrwane głównie z kontekstu. Tak, wyrwane z kontekstu, czy pasuje mentalnie, czy w ogóle, wiesz, nie będzie przewyższał swoją osobowością tu innych chłopaków, czy będzie pasował do naszego zespołu, a wtedy ten zespół jak był bardzo zżyty sobą. No to, tak jak powiedziałem, no, zrobił potężne wrażenie na każdym z nas i swym profesjonalizmem i za każdym razem chciał sobie coś udowadniać. Są zawodnicy, jak wiesz, mnie jak zapraszają firmy, różnego rodzaju firmy na speech'e motywacyjne, żeby kogoś specjalny, żeby im powiedzieć, jak to wygląda w szatni, jakie widzę prawdopodobieństwa, że biznes i sport to jest, ma wiele analogii. Więc zawsze mówię, kurde, że... A, i co cię motywuje, to też jest. A co cię motywuje dalej do działania, to mówię, kurde, tak się zastanawiałem, co mnie motywowało, a co Cristiano, i tak naprawdę jego chyba nic nie motywowało. Jego motywowało udowadnianie, ciągłe udowadnianie, że chciał zawsze być po prostu lepszy. Czego? Ja nie zrobię tego? Ja nie strzelę 35 bramek? To proszę bardzo, 35. Ja nie strzelę 40? To proszę bardzo, 40, nie? A ja nie będę najlepszy w Anglii, a będę najlepszy, boom. A nie będę w Hiszpanii, a będę. Ale to się przekładało też na takie rzeczy, nie wiem, treningowe albo... Cały na czas. Takich rzeczach, nie wiem, na obozie, gdzie, nie wiem, rywalizowali się, mamy tutaj stół do ping-ponga. Cały czas. Zawsze... Cały czas. Wszędzie gość chciał być po prostu najlepszy, nie? Cokolwiek. No tu macie stół do ping-ponga, ale wiesz, ten ping-pong jest w szatni wszechobecny. Ale jakieś ćwiczenia, nie wiem, z trenerem od fitnessu jakiegoś tam mieliśmy kickboksera, który przychodził tam... I tam ktoś był lepszy w technice uderzenia. To gość mówi, to jutro jeszcze jesteśmy nie godzinę, tylko 2 godziny będziemy tą technikę trenować, a muszę tą technikę opanować. Nie? Za każdym razem chciał coś więcej, że kurde, ja to nie zrobię. Był super wysportowany, więc tym ludziom, którzy są ogólnie wysportowani, jest dużo łatwiej robić postęp w innych dziedzinach sportu. Więc jemu to przychodziło z taką łatwością i to go napędzało cały czas. Nie? Więc czy jakieś tam treningi my mieliśmy za Mourinho, mówiłem wam chyba, ten zakaz tej siłowni, że absolutnie nie zakaz siłowni, tylko pod trenerem górne części, to gość kurde, po prostu siedział i pakował górne części, nie nogi, nie? Także no, starał się przyjeżdżać jako pierwszy, prawda? Ty mówiłeś, że ty przyjeżdżałeś do klubu wcześniej. Jako pierwszy, i jeszcze ktoś razem z tobą. I Cristiano zobaczył, że wy jesteście tak o 8.30, to on 8.15. To wcześniej, tak. No. I wiesz, i ja nie wiem, czy to tendencyjnie, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo to nie o to chodzi. Czasami przychodzisz i czujesz, że to jest fajne. Czujesz, że cię to napędza, czujesz, że to potrzebujesz. Więc u niego to było za każdym razem widać. My przychodziliśmy, on już tam leżał, już się rozciąga, już tu u doktora był, u fizjoterapeuty. Każdy ma tam swojego ulubionego fizjoterapeuty, jak masz 7, to każdy wie, co tam mniej więcej tobie dolega. No ale faktycznie był, kurde, niesamowity. Mnie to nakręcało. Ja broniłem strzały jako bramkarz rezerwowy, mogę chciałem powiedzieć. Chciałem też zapytać o tą technikę uderzenia jego piłki. Czy miałeś z kimś większe problemy niż właśnie z Cristiano?
Krzynówek? No, wiesz co, Jacek Krzynówek to miał, to Iker Casillas miał z Jackiem problemy. Iker Casillas miał duże problemy z Jackiem, aczkolwiek zawsze się dotrze z Jackiem, że on nie strzelił, tylko Iker strzelił samobuja. Że niepotrzebnie jemu tego głowa zapisali, a Ikera głowa boli do tej pory. Natomiast rzuty wolne pamiętam w Feyenoordzie, kurde. Ja w styczniu 1996 roku byłem na treningu jako gość, bo pojechaliśmy z Sokołem na obóz, zobaczyliśmy trening piłkarski. Ja zrobiłem sobie zdjęcie z Kumanem. Pół roku później Kuman strzela mi na każdym treningu rzuty wolne. Tylko przyszedł i mówi, Jerry, do you want? Ja sobie, kurde, dla mnie to jak był jak mecz. I ja mówię, jasne, o każdej porze dnia i wieczora. I on zawsze technikę uderzenia trenował. Przecież Ronald Koeman w tamtym czasie, to można powiedzieć więcej niż Cristiano, bo Cristiano jednak, wiesz, na 10 strzałów te 8 wali w trybuny, nie? A on znowu na 10 strzałów 8 wali w bramkę. I to dla mnie było takie niesamowite. Ja też kibicowałem, wiesz, tej piłce holenderskiej w tamtym czasie bardzo mocno wcześniej, jak jeszcze grałem w trzeciej lidze. A jeszcze przecież pół roku wcześniej grałem w trzeciej lidze. Jak on mnie zaprosił do bramki, jak mówi, chciałby stanąć do bramki, to dla mnie to był po prostu jak mecz. Ja nie mogłem się doczekać kolejnego treningu, bo wiedziałem, że on po każdym treningu, to nie było tak, że go noga boli, że dzisiaj jest zmęczony, po każdym treningu kilkanaście piłek z rzutu wolnych nad murem musiał uderzyć. I robił to tak dobrze, że pytałem się go, mówię, kurde, okej, tam parę piłek obroniłem, mówię, kurde, ale ten twój strzał jest niesamowity, ta piłka tak spada za murem, a on mówi, ale dzisiaj już nie mam siły. Kiedyś miałem technikę, dzisiaj mam technikę jeszcze, ale nie mam już siły. A wcześniej miałem jeszcze siłę do tego, więc to wyobraź sobie, bramkarz po prostu, wiesz, reagował, to piłka była w sieci. Ja jeszcze byłem w tamtym stanie zareagować. A Pierwan Hojdonk? Pierwan to samo. Wow. Pierwan Hojdonk to był, kurde, też maszyna niesamowita. Zresztą on wygrał Puchar Europy, bo ja już musiałem, ja podpisałem umowę w czasie sezonu, jak Pierw był z nami. No to on załatwił Ligę Europy, gdzie UEFA, jak tak. Tomek jeszcze tam grał. No to on przez te rzuty wolne w finale też Borussii Dortmund, to jest niesamowite. Jak masz takiego zawodnika, to jest... To było jak on do karnych podchodził. Trochę podobnie, nie? Może wiesz, tak, ale 60 do 40 to już śmierdziało, że wiedziałeś, że tylko daj mu w tym... Te zawodnicy tak tendencyjnie idą, wiesz, z piłką i chcą się przewrócić nie na 25, nie na 16, tylko na tym 19 metrze albo 19,5 metra. W tym miejscu mi się przewracaj. I to jest też element taktyki, że jak masz takiego chłopaka, to już kurde w tym miejscu, jak nie idzie, bo czasami nie idzie, to przewróć się w tym miejscu, nie? To on też potrafi, ale to on w tamtym czasie przewyższał Kumana. Jeśli chodzi o żywo. Miał właśnie jeszcze tę siłę. Ale on był właśnie na wznoszącej, a Ronald już był trochę... Technikę mieli genialną, tylko tu brakowało jeszcze tej siły. I to muszę powiedzieć, że jakbym miał powiedzieć najlepszego strzelca rzutów wolnych, to chyba bym powiedział, że Pierwan Hojdonk. Lepiej niż Cristiano, bo jednak ta jakby ten... Ta powtarzalność. Powtarzalność i ten procent celnych strzałów to i skuteczność to była na dużo większym poziomie. Z kolei Cristiano jak strzelał, też miał okazję tam trochę strzelać, jego strzał był do obrony, ale był nie do skontrolowania. Kompletnie nie wiedziałeś, co się stanie z tą piłką. Gdzieś musiałeś ją odbić, tylko nie wiesz gdzie, bo to wiesz, nie od ciebie już zależało. Nie? I tak się zastanawiałem, co się dzieje, że piłka po prostu leci do góry, w prawo, w lewo i mocno spada w dół. Nie? I tak ja sobie to kiedyś rozkminiałem, że mówię, to musi być, bo miałem w trzeciej lidze takiego chłopaka, Waldka Pindura, który miał podobny strzał. Pozdrawiam, Waldek, może będziesz teraz chwalił się dzieciom, że to Pindur, Waldek, tak? Waldek Pindur. Waldek Pindur, Cristiano Ronaldo, ta sama technika. Tylko Waldi miał, wiesz, 1,60 m wzrostu, 48 kg wagi, ale miał taką stópkę. I naprawdę, jak mięśnie, nogi... Taką stópkę. Jak on kopnął tą piłkę, to ta piłka zawsze leciała w ten sposób i szybko w dół spadała. Nie? I jak ja tak patrzyłem na Cristiano i mówię, kurde, to jest ta sama technika uderzenia, tylko facet ma 1,90 m prawie wzrostu i 42 rozmiar buta, to mówię, no to pewnie jak on uderzy w ten wentyl, tą małą stópką z taką siłą, to zrobi ją po prostu jak balon. I tak to wyglądało. Że... Tak, Darek Pawlusiński też miał bardzo małą stopę i też miał bardzo dobre uderzenie z rzutu wolnego. Chyba to jest ta tendencja, tak mi się wydaje. Pewnie można było jakoś rozkminiać tych chłopaków, którzy mieli tą małą stópkę, ale najlepszym strzelcem kto był w historii? W historii polskiej piłki nożnej, jeśli chodzi o rzuty wolne. Pisz? No absolutnie. Wiesz, jak... Też mała stópka. Też mała stópka, kurde, wiesz, jak Leszek podchodził, ja akurat końcówkę, 15 meczów rozegrałem, ale swój debiut na Legii Warszawa, tak już podchodził pod piłkę, ja mówię, kurde, ty debiutancie, to teraz uważaj, kurde, nie? Ale wtedy prawie życiówkę rozegrałem, przegraliśmy 2-0 z ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów. No tak.
Najlepsza Legia w, to była najlepsza Legia w historii polskiej piłki klubowej w tamtym czasie, ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Pamiętam Szczęsnego, który mnie przepraszał za boisko, za stan boiska w tunelu, a ja młody chłopak debiutujący, bo Kaczmarek mi właśnie mówił, kurde młody, wiesz co, jutro będziesz grał i jak spalać to z wysokiego konia. No to już nie spałem całą noc, nie jadłem w ogóle do meczu, bo już nie wiedziałem, co się dzieje, już wiesz, ta głowa już zaczyna w ciśnienie, po prostu nie możesz oddychać. No i wtedy w tunelu pamiętam, jak staliśmy, oglądaliśmy to boisko, śmierdziało totalnie, po prostu taki gnój był. Tak jak na meczu z Panathinaikosem pamiętam właśnie w tej edycji. Bo to było trzy dni wcześniej. Okej. No to było jakoś trzy dni wcześniej było to boisko, ten mecz był, nie? I wtedy właśnie Szczęsiak mówi, słuchajcie panowie, Jared, słuchajcie, przepraszam was, ale boisko jest tak słabe. Ubrania, powiem tak, nadają się tylko do wyrzucenia, nie? No, ale dla mnie to już nie było ważne, bo dla mnie było ważne, że mogłem się skonfrontować. No teraz chyba w ogóle najwięcej goli w całej Europie z rzutów wolnych ma Bartłomiej Wdowik, który to może dzisiaj zagra z Łotwą, zobaczymy, bo ta noga też jest dobrze ułożona, tylko on uderza raczej wewnętrzną częścią buta, tak ją dobrze podkręca, dobrego tarcia. To jest niesamowite. Mieć takiego zawodnika w zespole to jest bardzo ważne, bo tak, i z rzutu rożnego w punkt ci trafi, i dośrodkuje ci w punkt. Albo z rzutu rożnego, jak Bartłomiej Wdowik. A dokładnie, albo z rzutu wolnego, więc to jest niesamowite. To jest to czasami, co trenerom brakuje, że mieć, możesz taktycznie sobie ustawiać rzuty wolne, wiesz, krosowe zmiany, wybloki robić, ale jak ci gość nie trafi w punkt, to możesz, cokolwiek możesz robić, to jest zawsze niespodzianką. Czy Raul González naprawdę był świętą krową w Realu Madryt? Dyplomatycznie musiałbym odpowiedzieć, a co znaczy bycie świętą krową? Gościem niedoruszenia, gościem na specjalnych zasadach, nie wiem. Na pewno był gościem obdarzonym ogromnym szacunkiem, totalnie. To, co powiedział, zawsze było szanowane i respektowane. I to, co dla mnie zrobiło największe wrażenie, ja tego nie widziałem nigdzie, słuchajcie. Biegamy dookoła boiska, no, piłkarze raczej biegają dookoła boiska, tak? Jakieś tam, nie wiem, 10 okrążeń na rozgrzewkę, 5 okrążeń na rozgrzewkę, czy jakieś roztrenowanie dookoła. To jak my biegamy dookoła boiska? Biegamy od narożnika 16 do narożnika 16 do następnego narożnika 16 i te wewnętrzne koła takie małe biegamy. I to robi 24 zawodników. Ale biega jeszcze jeden, 25, który biega za chorągiewkę, za chorągiewkę, za chorągiewkę. I ja mówię, kurde, po co on to robi? Dlaczego on nie chce biegać z nami, nie? A on czuł po prostu wewnętrzną potrzebę, że on musi zrobić większe koło, pokazać, że wiesz, że go to napędza. Rower przed treningiem zawsze był takim mega przykładem do wszystkiego, nie? Zawsze się starał, zawsze biegał, szarpał, męczył się, kurde, to niesamowite. Ogromne wrażenie na mnie zrobił Rulo, jak pracował na treningu, żeby pomóc drużynie i mogę powiedzieć, że w tym sezonie, jak był Pellegrini chyba już trenerem, to siedział ze mną na ławce tyle samo czasu, ile ja siedziałem na ławce rezerwowych, więc to było przyjemnie dla mnie dzielić tą ławkę z taką gwiazdą jak Rulo, ale jego zaangażowanie, jego pasja mnie nakręcała strasznie, że ja mówię, kurde, tak powinien żyć człowiek na ławce rezerwowych, nie obrażony na cały świat, a mógł być, że nie gra, tylko żył, podpowiadał, krzyczał, po prostu to aż ciebie nakręcało, że też mówisz, kurde, trzeba żyć, trzeba krzyczeć, trzeba pomagać chłopakom, nie? Bo to dosyć ważne. A jak to było z tym całowaniem obrączki, bo on całował obrączkę, ale później już nie można było grać z obrączką, a on dalej chyba ten gest to, no, zachował, ale nie, że to miejsce chyba, tak? Plastrem mogło się zaklejać, więc pod plastrem była w dalszym ciągu obrączka. No. Ty wspomniałeś, że takie pożegnanie miał, powiedziałbym, niespecjalnie, prawda? Oprócz Jerzego Dudka. No, oprócz tak. Jerzego Dudka. Wiesz, że to miał najlepsze pożegnanie z Legionalu w ostatnich latach. Tak jest, tak jest. Ja to zawsze tłumaczę tak, bo tam czasami też jak rozmawiam z chłopakami, że jakimś cudem ja miałem takie pożegnanie, a oni nie. To żeby Raul Ramos, ten kozmo. Iker, Guti. No ogólnie były wojny, jak odchodzili, tak? Ja mówię zawsze, słuchajcie, najlepsi zawodnicy w historii Realu Madryt odchodzili w konflikcie. Czyli pięknie to dyplomatycznie rozegrałeś. Tak. Dobrze to zrobiłem, bo tak to, wiesz, to są, no tak to wygląda, że każdy później chce odejść, są duże kontrakty na stole, duże pieniądze wchodzą w grę, więc czasami jest tak, że Raulem, miłości nie ma. Z Raulem tak nie było do końca, nie? On poszedł do Szalkę chyba bezpośrednio po Realu. Więc i też by pewnie wielu postawiło pieniądze, że na pewno pójdzie wszędzie, ale nie do niemieckiej ligi. Tak. A on jest teraz, powiedzmy, drugą legendą, bo pierwszą legendą jest Real Madrid, ale niesamowitą legendą jest
Gesselkirchen. Pytałeś o to? No właśnie pytałem ja o to. Ja przecież obiecałem, bo nawet tutaj Maciek Nakielski, nasz współpracownik, który tutaj, że tak powiem, koordynował to wszystko, co się dzieje związane z piłkarskimi żuchami. Możesz sobie otworzyć, zobacz sobie, bo to patrz. Bo to nie jest, że to jest atrapa. Tylko to normalnie masz w środku grę, słuchaj, karcianą. I jedno pytanie. Jak zobaczyłem szachy, to mówię, kurde, coś dla mnie, nie? A tu jednak prosta gra, tylko wystarczy czytać z kartki. I mam dla Ciebie jedno pytanie. Z kategorii Ligi Europejskie pytanie brzmi, który z bramkarzy, który z tych bramkarzy, o, zachował najwięcej czystych kąt w Premier League? A. Wojciech Szczęsny, B. Jerzy Dudek, C. Tomasz Kuszczak, D. Artur Boruc. O kurde, dobra. To jest pytanie z piłkarskich szachów. I zapraszamy na kanał Piłkarskie Szachy i na sklep. Czy mam odpowiedzieć, ale to zostanie niepotwierdzone, żeby nie, ty ja była ci ten? Potwierdzę. Potwierdzisz ja mi teraz. Ja mam odpowiedź i wszystko ci powiem. No powiedziałbym, że Wojciech Szczęsny. I ja niestety, że Jerzy Dudek. I byś wygrał, a ty byś przegrał, ale byliście blisko, znaczy jeden i drugi był blisko, bo nie masz, Jerzy Dudek miał 49 czystych kąt, a Wojciech Szczęsny 48. Także widzisz, o kurde. Jesteś, okay. Nawet nie wiedziałeś, kim jesteś. Ale powiem tak, Wojtek jeszcze ma szansę dobić do tego rekordu, być może przeprowadzają się kiedyś do Premier League, być ja, może, już, chociaż, ja już chyba nie. Ja myślę, że bliżej mu ewentualnie do MLS, choć szczerze powiedziawszy, tak najbliżej to jest mu do zakończenia kariery. To ja mam tutaj pytanie, który z wymienionych zawodników strzelił najwięcej goli dla reprezentacji Polski? Jacek Krzynówek, Tomasz Frankowski, Paweł Brożek, Grzegorz Lasiak. Myślę, że Jacek Krzynówek. Ja też bym Krzynówka stawiał. Nie wiem, bo musiałbym to rozanalizować. Ale to jest dla Was po prostu zagadka. Słuchajcie, po więcej takich pytań na kanał Piłkarskie Szachy. Zapraszamy Maja Strzelczyk, tam swoich gości przepytuje. Być może Jerzy Dudek się da kiedyś namówić Maji Strzelczyk na to, żeby wziąć udział w takim quizie. A na sklep.futra.pl do kupienia. Takie coś. Można? Myślę, że nie to zamówić. Dobry prezent świąteczny. Tak, na święta. Super, absolutnie. Dlatego mnie to tutaj zainspirowało, bo lubimy te gierki. Zresztą gierki wchodzą już od jakiegoś czasu z powrotem na stół familijny. Gen rywalizacji. Mega. Każdy sportowiec ma tak rozwinięty, że ja się... A my szczególnie. Natomiast nam jednego zawodnika, może w wersji angielskiej, Jimmy Carragher by rozwalił wszystkie konkursy, naprawdę? Jakie są piłkarskie. Jest takim mózgiem? Jest po prostu historykiem piłki nożnej. Okay. No wszystko wie po prostu, kto w której minucie buta wiązał w czasie jakiegoś meczu. Niesamowity gość. Akurat takiej wiedzy nie mam, ale chętnie ją posiądę, grając w piłkarskie szachy. Jimmy Carragher, taki duecik w piłkarskich szachy. Obserwujesz go teraz w socialach, jak są często filmiki z CBS Sport, tak? Gdzie on jest ekspertem i tam jest rzeczywiście z Mikołem Richardsem i Thierry Maurim zawsze tak pełen dozy takiego dobrego humoru. Tak, tak, mają to... powiedziałbym, że jednak to nie jest w angielskim humorze, ale oni jednak troszkę to nadrabiają i robią to w zupełnie innym, fajnym stylu. Mm-hmm. Jak najbardziej. Ostatnio próbował wypowiedzieć z akcentem francuskim Olivier Giroud, ale nie szło mu zbyt dobrze. Nie. Ja też byłem kiedyś Dudziek i uczyłem gościa, mówię, nie jestem Dudziek, tylko Dudek. Dobrze, Dudziek. Pogadali. O Carragherze było dużo także w naszym odcinku, pierwszym na Futraku, tak. Także serdecznie Wam polecamy. Dziękujemy Dudek, bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Wielka przyjemność, panowie. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Hej.